Radio Tok FM Euroconchita, Barbie Baby Langström Extra. No, mówimy o Wilanowie, proszę Państwa. Mówimy o miejscu, miejscach, miastach, miasteczkach, podmiasteczkach. Zapraszamy tu, gdzie jest Instytut Żywienia, może z tego miejsca, ale możecie startować też spod kolumny Zygmunta, czy tam skąd 180 jedzie. Linia królewska, linia turystyczna, bo ludzie czasem szykują sobie jakiś Mercedes, no ale Mercedesem się nie zatrzymasz, a autobus zatrzyma się od czasu do czasu i będziesz mógł się przyjrzeć, mieć czas, zrobić zdjęcia, można wysiąść, wyjść. Nie musisz nigdzie parkować, czy myśleć, gdzie się da zaparkować. Proszę Państwa, mówimy tutaj o pewnym klimacie lepszym dla ludzi wiary, którzy wierzą, bo linia Mysia panuje, linia Mysia rządzi i poprawia różne rzeczy, proszę Państwa, różne rzeczy poprawia. Gdy nadaje nasze radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra, mówimy tutaj też o ludziach, o osobach. Tak, tacy ludzie jak Chińczyk, którzy chcieli chemię przez supermarkety ludziom do brzucha wcisnąć, a Biblia mówi o brzuchu, no przez żołądek do serca można, prawda? Czyli dobre jedzonko, w dobrym klimacie oczywiście, dobrze podane, ugotowane, do serca. A tutaj jest trucizna podawana w supermarketach i teraz zablokowano już przynajmniej te niedziele, że Chińczyk tu w Warszawie teraz jest wściekły. Chińczyk bowiem przegrał. W tej sytuacji, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra, proszę być z nami razem. Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Barbie Baby, Barbie Baby, Barbie Baby. Czyli, że jesteśmy na Powsińskiej 67. Prosto z mostu, żeby wszystkich zapędzić do modlenia się, żeby wszystkich zapędzić na mszę, żeby się modlili. Módl ta się, bo widzicie Państwo, chcieli zaatakować całą linię Mysią, kościoły wszystkie katolickie, żeby zamknąć, żeby zniszczyć w ten sposób, żeby ludzie w ogóle nie chcieli chodzić, ale ludzie w ogóle i tak nie chcą chodzić. I tak ludzie nie chcą chodzić, bo mają dosyć wiary. No jakiej takiej wiary, że w duchy, w duszę, chociaż no na przykład jak rozmawiam z niektórymi w tym naszym obrotowym radiu, to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra, wielu artystów lubi, czy pseudoartystów, lubi dusze nieśmiertelne, duszyczki, takie. Duchowość nie, bo duchowość u nich siada, pada. Są to ludzie nieszczerzy, zakłamani często. A na zewnątrz, aby lśniło, na zewnątrz błyszczało, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Natomiast jeżeli chodzi o duszę, to ludzie albo są niedouczeni, albo są ślepi, nie widzą. Tak jak to Jezus powiedział do tych faryzeuszy, do tych już najbardziej uczonych, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Do tych najbardziej uczonych Jezus Chrystus mówił, faryzeusze i saduceusze. A apostoł Paweł, proszę Państwa, miał to wszystko za śmieci, wiesz. No przecież apostoł Paweł misjonarzem był, głosił Słowo Boże. To co wykorzystał z tych szkół wyższych apostoł Paweł? Nic. Te szkoły wyższe, jeżeli na przykład uczą, czy to teologia katolicka, czy Akademia Teologii Katolickiej, czy Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy inne, to przecież one uczą o duszy nieśmiertelnej i na bazie tego wszystko jest. A przecież Biblia nie uczy o duszy nieśmiertelnej. Biblia mówi, że duszą jest człowiek, a człowiek powinien walczyć i dbać o duchowość swoją, a to już jest różnica
duszą to nawet każde zwierzę jest, dlatego wielki plus dla dr Sumińskiej, która walczy o prawa dla zwierząt. Proszę Państwa, żeby zwierzęta nie były poniewierane, maltretowane, nawet mordowane, katowane. Zresztą ludzie samych siebie też zabijają. Także proszę Państwa, do Wilanowa i domki oglądać sobie. Kolory siwą jakąś tu zobaczymy, aby nie trochim, ciut zaszczupła. Bo ta trochim to jest taka kwadratowa, I tysiące zmarszczek, ale takich wiecie Państwo, u jednej kobieciny widnej zmarszczki, dobrej kobieciny, a u drugiej zmarszczki, u drugiej złej kobieciny. Także różne są charaktery. Dusza to ten człowiek. Nefesz, słowo nefesz. I stał się człowiek duszą żyjącą. Tak czytamy w Biblii, nefesz. Hebrajskie słowo nefesz, greckie słowo psyche. Gdy nadaje nasze radio Conchita. Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. 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 Także zapraszamy Państwa do Wilanowa. Póki co my przemieszczamy się teraz do biblioteki. Jedziemy Uniwersytetu Warszawskiego, do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jedziemy do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.